więcej powiem, to jest mój program. Ja to, ja chcę to robić. Jeżeli pan się tego obawia, to ja panu muszę powiedzieć, to słuszna jest to obawa. Jestem ateistą, w związku z tym uznaję, że to człowiek tworzył bogów, a nie bogowie człowieka. Jeżeli ja się nie zgadzam z ideami chrześcijańskimi, głównie ze względu na to, że wartości moralne są zbyt słabo, jakby to powiedzieć, są niewystarczające do ujawnienia mnie chociażby, takim jakim ja jestem, chciałbym być, są... Nie chciałbym się obarczać piętnem winy, bo albowiem uznaję, że chrześcijaństwo piętno winy zarezerwowała dla wszelkich działań człowieka. W związku z tym, stając się satanistą, niejako przyjmuję pewne wezwanie. Krytyka to nie tylko rzecz, która godna zainteresowania przez satanistę. Krytyka chrześcijaństwa to nie główna idea programu. Istotą jest uszanowanie tych wartości, które nie uszanowało chrześcijaństwo. Ale jakich wartości? Ciągle nie słyszymy, jakich wartości. Otóż między innymi ujawnia się to przez szacunek dla życia. Bo mówi pan miłość, życia. Miłość bliźniego i nienawiść do wroga, to znaczy wroga można zabijać. Tak. Prawo wojny wyraźnie mówi wroga zabij. Bo jeżeli nie zabije się tego wroga, ten wróg zabije nas lub nasze przyjaciół. Znaczy, ja pana w tym momencie mogę zupełnie spokojnie w moim sumieniu uczynić odpowiedzialnym za to, że na przykład do mnie przychodzi dziewczyna, która chce wyjść z grupy satanistycznej po bardzo poważnych ekscesach, po jakichś takich ich krwawych ofiarach składanych w grupie, po jakimś bezczeszczeniu grobów, która mówi, że formowała się na utworach metalowych, formowała się na pana utworach. Oczywiście. Więc jeżeli pan nie bierze pod uwagę tego, że to, co pan mówi, mówi w pewnym kontekście, dla mnie to jest przewrotność. Pozwolę sobie jeszcze raz. To człowiek stworzył Boga. Stworzył też szatana. Dla mnie szatan, ja już to powiedziałem, jest personifikacją pewną. Człowiek tworzył tych bogów. Być może po to, żeby nie chcieli przyznać, zaakceptować siebie. W Bogu się przejawiała siła, moc, którą osiągnąć nie mógł. W Bogu się ujawniały cechy, które... No nie bardzo mógł przyswoić sam sobie. W sobie nie chciał ich albo odnaleźć, albo ich nie mógł odnaleźć. Współczesny człowiek z bagażem swojej całej wielkiej tej historii i swoim własnym doświadczeniem, z tym na punkcie, w punkcie rozwoju, który dzisiaj jest, gdyby go wsadzić w epokę, prawda, powstania chrześcijaństwa, myślę, niech to nie będzie przyjęte za rodzaj obrazy. Myślę, że byłby uznany za Boga. Ja słucham pana ze świadomością taką, że jest pan wyznawcą szatana. Chcę nam pan tutaj powiedzieć, że to jest taka ateistyczna wiara w szatana, jako ta personifikacja właśnie tego, co ukryte. Tylko oczywiście, jaki problem, żeby pan szukając tego, co ukryte, nie odnalazł, że bardziej rozwojowe jest to, żeby mówić takie rzeczy, jakie ludzie chcą słyszeć. Satanizm może wyniknąć z literatury ludzi hełbiących niebo, ludzi związanych z Kościołem, a ta literatura ujawnia satanizm jako przede wszystkim tęsknota do zbrodni, prawda? Pomimo tego, że chrześcijaństwo też zawierało, każda religia zawierała w swojej historii, prawda, element zabicie. Zabicie w imię miłości. Satanista tutaj z tego rodzaju puli, mówimy, że prawda zabija w imię nienawiści, prawda? Ale podjął tego rodzaju wezwanie. Wezwanie, czy że przyjął obraz satanizmu wytworzony przez chrześcijan. Natomiast ja mówię o satanizmie, którą za podstawę przyjmuje ogólnie rzecz biorąc cechy ludzkie, gdzie podstawową zasadą jest pobłażliwość, nie przymus. Chciałbym zwrócić uwagę chociażby na sytuację w Norwegii i tamtejszy satanistyczny terroryzm, palenie kościołów, ofiary w ludziach, tego typu wydarzenia. Poza tym mam wrażenie, że kiedy chociażby nieświętej pamięci Euronymus Mayhem mówił, że black metal jest dla ludzi, którzy są gotowi do zabijania, to ja nie jestem przekonany, czy miał na myśli wyłącznie wrogów, czy też właśnie również składanie ofiar. Poza tym praktyka, cała historia wewnętrznego kręgu w Norwegii, innych tego typu zrzeszeń satanistycznych wykazała, że
sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana, że to nie jest taki podział, jaki pan stosuje, to nie jest tak różowo, nie, ja to powiedziałbym. Te sprawy nie są mi obce, to znaczy w tym sensie nie są obce, że są mi znane. Natomiast czy można dokonać podziału, że pan właśnie jest prawdziwym satanistą, a na przykład sataniści, terroryści z Norwegii są właśnie nieprawdziwymi satanistami? Jeszcze raz. Ideą podstawową o rozumieniu satanizmu. Rozumieniu satanizmu. To jest pytanie podstawowe o klasyfikacji. Mhm. Dla części osób, które się w kościele nie potrafią odnaleźć, to tego typu hasła w połączeniu z rozwojem osobowości są bardzo wygodne. Znaczy bardzo miło się to słucha. Bo teraz, no właśnie, jeżeli mi ciężko jest chodzić do kościoła i proboszcz nie jest taki, jakbym chciał, a tutaj ktoś zaczyna mówić, że on ma sposób na pełnię rozwoju osobowości. To jest bardzo, bardzo chwytliwe hasło. Tylko w praktyce oznacza to, że człowiek w imię tego rozwoju pełni swojej osobowości zaczyna oczywiście negować wszystkie wartości, które wniosło chrześcijaństwo. To znaczy na przykład zaczyna negować taką fundamentalną wartość, jak to, że prawda jest wartością. Tęsknota chrześcijan do tego, żeby rezerwować prawdę dla siebie jest tak silna, tak mocna, że przejawy je widzimy w prawie, który jest stosowany. Jaki jest cel życia dla pana? Cele, przecież ja realizuję cele. Jeden z celów podstawowych dla mnie w wieku 20 lat było powiedzenie ja jestem. Posłużyła mi do tego działalność artystyczna. Oczywiście osiągnąłem sukces tego rodzaju, że dla pewnych ludzi no jestem realny człowiek. Ten rodzaj pychy, który ja posiadam w związku z tym pozwala mi dostrzegać innych. Ten rodzaj odmiany przez osoby. Ja jestem, ty jesteś. Mam świadomość tego. Przede wszystkim dlatego, że ja jestem. Gdyby mnie nie było, nieważne, co ja bym nie dostrzegł nikogo. Czy jest życie po życiu? Nie. A ma pan wrogów? Proszę? Ma pan wrogów? Ja myślę, że tak. Ale czy pan ma świadomość, że ma pan wrogów? Znaczy, to myślę, że tak. Ale natomiast tej osobowo szalenie trudno by było ich określić. Na szczęście, bo powiedział pan, że wrogów należy zabijać. Tak.